Siema, z tej strony Ryu, witajcie w kolejnym odcinku z gry Legion Warszawa. Jeśli ta seria wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę oraz zostawcie również suba po więcej materiałów takich jak ten. I od razu oczywiście zaczynamy meczem z Wisłą Płock. Gramy na wyjeździe, więc to będzie na pewno ciężkie spotkanie. Ale mam nadzieję, że uda nam się to spotkanie wygrać. No, oczywiście już przechodzimy do spotkania. Wybieramy stroje. Jaki tu możemy, nie, może zmienimy trochę komplet. Tak, zrobimy i tak, o, elegancko. Więc co, ja już was zapraszam na spotkanie, owca. Ten wyszukał świetnie, Thibaut Mulle, super i to jest bramka, tak jest. W minucie 14 obejmujemy prowadzenie z prawą jodłowca. Tu świetny strzał, jak widzicie, jeszcze raz Thibaut Mulle i świetna dobitka jodłowca, jest 1-0. Mulle, Jović, piękna piłka prosta i strzał Aleksandrowa, i tak jest, 2-0, 26 minuta meczu. Aleksandrow po pięknej piłce prostopadłej zdobywa bramkę, jakże ważną, która daje nam już pewny wynik. I miejmy nadzieję, że to będzie zwycięstwo. Tutaj Jovića, piękne wykończenie naszego napastnika, naprawdę. Świetnie to zrobił nasz zawodnik. Po pięknej asyście to bodajże był Thibaut Mulle mu asystował. Nie jestem pewien do końca, ale piękna bramka naszego napastnika, jest już 3-0. Czerwiński, co on tu robi, nasz obrońca? I strzał. Tak jest, jest 4-0. Kto tą bramkę strzelił? I to był chyba Thibaut Mulle, tak jest. Świetny mecz ogólnie w wykonaniu naszego pomocnika. Ten Czerwiński, nie wiem jak się znalazł w tej sytuacji pod bramką, ale dobra, mniejsza z tym. Prowadzimy 4-0, pewne zwycięstwo. I jak już widzieliście przed chwilą, udało nam się wygrać z Wisłą Płock. Ale już za chwilę spotkanie bardzo ważne z Borussią Dortmund. Będzie to arcyważne spotkanie. Tutaj jeszcze jest konferencja prasowa, motywujemy naszą Legię. Musimy jeszcze najwyższy czas, żebym zagrał, moja rola w klubie, dobra, spokojnie, ziomeczki, będziecie sobie u nas pykać lajtowo. Tutaj jeszcze robimy trening ostatni przed Legią, co ja gadam, przed Borussią Dortmund. Całkiem spoko to wyszło. Więc już przechodzimy powoli do spotkania z Borussią Dortmund. Tutaj jeszcze ustalimy składzik, kto tu by mógł zagrać. Myślę, że ten skład będzie dobry. Damy szansę Winterowi, naszemu młodzikowi, na debiut. Może Szwoch jeszcze. Dam jeszcze szansę Szwochowi. Niech tutaj wejdzie za może Priovicia. Więc tak prezentuje się nasz skład na Ligę Mistrzów. I oczywiście przechodzimy do tego spotkania. Okej, gramy u siebie, więc jest dobrze. Wybieramy stroje. Tak jest. I ja już zapraszam was na to spotkanie. Mecz z Borussią Dortmund. Bardzo ważne spotkanie. I czy Legia zdoła pokonać zespół z Dortmundu? Zaczynamy. I damy z siebie wszystko. To uda nam się spotkanie wygrać. To już pierwszy groźny strzał BVB. To będzie ciężki mecz. Pierre-Emerick Aubameyang jest zbyt szybki na holding, ale holding stałem uczono to jeszcze, oddanie strzału, ale blisko Borussia była do objęcia prowadzenia w tym meczu angielskiego stopera. Teraz Royce wrzuca piłkę w pole karne i tu strzał Aubameyanga, bardzo groźny, ale na szczęście udaje nam się wyjść z tej akcji szczęśliwie. Złe wybicie naszego golkipera, prosto pod nogi i będzie strzał, ale na nasze szczęście jest 0-0. I koniec! Remisujemy na dużym farcie mecz z Borussią Dortmund. Naprawdę to było bardzo ciężkie spotkanie. W tym meczu nie mogłem za bardzo nic zrobić. Ale jeden punkt został na Łazienkowskiej. Chociaż tyle. Mogliśmy ten mecz przegrać. Ale udało się. I to się liczy. Jestem już po meczu z Borussią i powiem wam, że to spotkanie było naprawdę ciężkie.
z ledwością udało się ten punkt wywieźć, ale ten punkt jest bardzo ważny. Więc dobra, już możemy sobie przejść dalej. Moja rola w klubie Kucharczyk jest niezadowolony. Z pozycji w klubie, z roli raczej. Konferencja prasowa przed meczem z Legią. Zagrasz, dobra, Kuchy, chcesz zagrać, to zagrasz. Konferencja prasowa. Legię pochwalimy. Bo to były naprawdę dwa mecze dobre z Wisłą i z Borussią. Mecze na wysokim poziomie. Więc dobra, teraz wybierzmy sobie składzik na Lechię. Nie myślę, że to będzie ten, który grał z Borussią Dortmund. Aha, tak myślę. I wpuścimy może za Aleksandrowa Kucharczyka. Damy mu szansę. Za Rileja wpuścimy może Chlouszka. Pazdan wyzdrowiał. Pazdan chyba jeszcze nie wyzdrowiał, tak? No jeszcze nie, jeszcze ma karetkę. No, no niestety. Tu możemy wpuścić tego naszego Hameda. Jest dobra. Takim składem wyjdziemy na mecz z Lechią. Ten mecz sobie przesymulujemy, bo myślę, że uda nam się to spotkanie wygrać i będzie dobrze. Jak na razie 0 do 0. Jović strzela bramkę. To był dobry zakup. Bo Jović praktycznie w każdym meczu strzela nam bramkę. Jak na razie 1 do 1. I oby Legia się obudziła. O Fue, żółta kartka. O Gigi strzela bramkę. Bardzo ważną bramkę. Która nam daje 3 punkty. Tak jest. Z ledwością, ale udało się. Mamy 3 punkty. Zrobimy oczywiście trening. Miał zadebiutować nasz ten nowy zawodnik w meczu z Borussią, ale niestety mecz był zbyt ciężki. Tutaj Jović sobie wbił wyższy overall. Więc nice. Przejdźmy dalej do meczu z Arką Gdynia. Też sobie przesymulujemy. Zawodnik wraca po kontuzji. Kto to wraca? Michał Pazdan. No i elegancko. Będzie prawdopodobnie dostępny na mecz z PSG. Mecz z Arką. Wyjdziemy może innym ustawieniem. Składem rezerwowym wyjdziemy. Tutaj damy na lewą Chlouszka. Niech sobie zagra. Tu Aleksandrow. Kopczyński, damy szansę może na ławkę, wejdzie sobie tutaj ten Wittner. Ale miejmy nadzieję, że nasza drużyna sobie poradzi w tym meczu. Aleksandrow strzela bramkę na 1-0. Abbott wyrównuje. Znowu coś tam z tą obroną jest nie tak. Widać, że brakuje Pazdana nam w szyku obrony. Jak na razie remis się utrzymuje, czyli nasz skład rezerwowy nie jest do końca dobry. Przegrywamy to spotkanie z Arką, więc jest trochę lipnie, ale nie możemy się zamartwiać tym jednym spotkaniem. Tutaj Holding podwyższył swój overall do 74. Okej, okay. Dalej. Konferencja prasowa przed meczem z PSG i ten mecz sobie rozegramy w odcinku następnym. Więc to będzie bardzo ważne spotkanie po raz kolejny. Mecz Ligi Mistrzów. Więc dobra, ja już wam dziękuję za ten odcinek. Widzimy się w następnych. Zostawcie łapkę w górę, suba. To tyle. Siemka.